Młodzież stanęła na wysokości zadania, chociaż myślałem, że zdobędą jakiś tytuł mistrza świata, ale no niestety w tym roku się nie udało. Liczyłem na Bartka Nawrockiego, no ale Bartek w ubiegłym roku zdobył 3 tytuły mistrza świata. W tym roku trochę zaniedbał przygotowania i tylko jeden brązowy medal. No trzeba pochwalić tutaj Jasia Bochnaka, wystartował w 2 mistrzostwach świata, w mistrzostwach świata Federacji WKA i w mistrzostwach świata Federacji WMCF. Na jednych i na drugich zdobył medale. Konrad Wójcik, no sądziłem, że też w finale uda mu się wygrać, no ale niestety tutaj nie zrobił wagi, walczył z cięższymi zawodnikami, miał limit, no tej swojej wagi przekroczyło 2 kg, także szkoda. To samo było z Bartkiem, no i oczywiście Laura Pasternak zawalczyła, też zdobyła medale na Mistrzostwach Świata, uważam, wyjazd dobry. No oczywiście nasz weteran Grzesiu Szklarczyk, szkoda, że on ma zawsze jakiś problem z kontuzją, no ale mam nadzieję, że może w przyszłym roku jakoś da się to ominąć. Udało się zdobyć 2 wicemistrzostwa świata w kategorii Light Contact i Kick Light. Gdzie odbywały się te mistrzostwa? Odbywały się one w Świdnicy. Były to mistrzostwa świata jednej z najbardziej prestiżowej federacji WKA. A jak stan zdrowia? Bo słyszeliśmy, że jesteś kontuzjowana. Tak, niestety jestem kontuzjowana i stukłam się od stopia. Konrad, są powody do zadowolenia? Tak, są. Bardzo. No, pochwal się, co udało się zdobyć. Brązowy medal w kicklajcie i wicemistrzostwo świata w light kontakcie na mistrzostwach świata w Niemczech w Nordhornie. I co dalej przed nami? 4 grudnia Puchar Europy w Tarczynie. Bardzo się cieszę, dużo medali zdobyłem i cieszę się, że tyle udało się zdobyć. Powiedz, z jakich mistrzostw, gdzie się odbywały? Pierwsze były w Świdnicy, na nich zdobyłem 3 medale, 2 wicemistrzostwa świata oraz 3 miejsce i jedne były w Niemczech w Nordhorn i na nich zdobyłem wicemistrzostwa świata oraz 3 miejsce. Jak oceniasz te zawody w Niemczech? Fajne zawody i cieszę się, że udało mi się fajnie zawalczyć na tych zawodach i zdobyć tyle medali. Kolejne osiągnięcia w karierze sportowej. Proszę powiedzieć, za co są te medale? Z mistrzostw świata w kickboxingu za point fighting i light contact. No, co mogę powiedzieć? Jest radość, jestem zadowolony, bo większe osiągnięcie niż w zeszłym roku. W zeszłym roku wróciłem z brązem, no ale jest niedosyt, bo pojechałem z 2 kontuzjami dość poważnymi na te mistrzostwa świata. Z naderwanym bicepsem i ze skręconą nogą w kostce. Tyle, ile mogłem, siebie dałem. No trochę jest niedosyt, bo wydaje mi się, że przynajmniej 1 złoto by było, gdyby nie te kontuzje. Oprócz kontuzji trzeba jeszcze nad czymś popracować? Nie wydaje mi się. Jestem zadowolony generalnie ze swojej formy na co dzień, byle tylko zdrowie dopisywało.